Cześć z sake, Dzisiaj witam Was nie ponieważ nie jest to żadna gra, ale poradnik do Gimpa, który już naprawdę dawno nie było. No więc, poradnik został właściwie to jest teraz tworzony na prośbę jednego z moich widzów, a mianowicie chciałbym Wam pokazać, jak zrobić miniaturki takie jak ja mam teraz na kanale. Ja do tworzenia moich miniaturek używam szablonu. Szablon jest tutaj. Szablon to jest takie specjalnie przygotowane wcześniej. Taki specjalnie przygotowany wcześniej plik, dzięki któremu mogę szybko robić miniaturkę nie muszę jej tworzyć od nowa. I tak moja miniaturka wygląda przykładowo w ten sposób. Kurczę, muszę tu wszystko wyłączyć, żeby Wam pokazać. To jest miniaturka z pierwszego odcinka Ulboxa. Pokażę Wam dzisiaj, jak ją zrobić. Ok. No więc na początek będziemy potrzebowali screena. Jeśli to jest miniaturka z Minecrafta, to po prostu wejdziemy sobie w Minecrafta i zrobimy sobie screena jakiegoś ładnego i wtedy go wstawimy, więc widzimy się za chwilę, jak już to zrobię. Dobra, no więc screena już mamy Wezmę sobie z screena stamtąd, gdzie się zapisują screeny Wziąłem sobie z takiego ładnego miejsca z Woolboxa O! Mamy ten screen Zaimportujmy sobie go do GIMP'a, przesuwając Można to też wziąć poprzez kliknięcie w, yy, w plik i otwórz I tak, na początek Zacznę wszystko od nowa, będzie najłatwiej Nie zapisuj Mam czystego GIMP'a, na początku tworzymy sobie nowy Bieramy sobie rozmiary 800 na 450. To są wymiary na miniaturkę. Teraz stworzymy sobie nową warstwę. Zaznaczymy wszystko. Gdzie jest zaznacz wszystko? OK. Zmniejszymy sobie na 2. i zaokrąglimy. Teraz muszę troszeczkę poeksperymentować, bo nie pamiętam dokładnie, ile to było. Ale podejrzewam, że gdzieś 12. O, może być. Akurat jest dobrze. Więc okrąglenie 12. Teraz bierzemy sobie narzędzie wypełnienie kubkiem. I użyjemy sobie... Ja troszeczkę zrobię inną niż miałem do tej pory. Zrobię sobie coś takiego. Tylko wezmę jakiś inny kolor. Byle jaki inny kolor na razie ja użyję. Teraz wezmę zaznaczenie zmniejsz. I weźmiemy 8. O, może być. Teraz... Klikamy klawisz Delete, i jak klikniemy klawisz Delete, to zrobiła nam się taka ramka. Teraz, jak mamy tutaj to zaznaczenie, ja na chwilę je zniwelowałem, czyli one zniknęło, ale jednak postanowiłem, że sobie do niego wrócę. Przypominam, że można cofnąć wszystkie czynności, które robimy w limpie, poprzez przyciśnięcie Ctrl i Z. No więc ja sobie powróciłem do tego zaznaczenia, ponieważ teraz zrobimy sobie nową warstwę. Weźmiemy sobie wypełnienie kubkiem, weźmiemy jakiś kolor typu na przykład żółty, to nie ma znaczenia, tylko żeby był wyraźny i wypełnimy sobie to, ponieważ to będzie nam potrzebne później, żeby wypełnić to miejsce, gdzie jest ramka. I możemy to sobie schować klikając oko. Dobra, teraz tą ramkę możemy sobie barwić na przykład kolory barwienie. Dam sobie na jasność większą. O! Możemy sobie barwić w dowolny sposób, ale ja postanowiłem, że zrobię to inaczej. Czyli wezmę kanał alfa na zaznaczenie. Następnie wybieram sobie narzędzie gradient. I wybieram sobie na przykład ten gradient. I sobie wypełnię. Trzymając kontrol, żeby była równa linia. Ale nie, nie, brzydki jest, nie podoba mi się. Nie, 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 brzydki jest. No więc wybieram sobie jakiś inny złoty, na przykład. O. Tylko na większy. Dobra, no i może być. Złoty ładnie wygląda. Teraz obramujemy sobie tą ramkę, żeby nie była taka teraz surowa, jak jest. Czyli sobie zduplikujemy kolory, barwienie i dajemy jasność na nic, znaczy na minus 100, czyli najbardziej w lewo. I teraz dajemy filtry, rozmycie. Na dwa powinno wystarczyć. Tak, starcz. Teraz możemy, musimy sobie kilka razy zduplikować warstwę, aby to obramowanie ramki. Było bardziej wyraźne. Nie wiem, czy widzicie, jak się to zmienia teraz na podglądzie. Ok, i ramka wygląda w taki sposób: to jest ramka. Teraz możemy sobie te dwa elementy połączyć, klikając na wyższym i klikając połącz w dół. Teraz, jak będę się bawił widocznością, to widzicie, że one są połączone ze sobą. Ok, no więc nasza ramka już jest. Teraz musimy się zająć wypełnieniem tego miejsca, które sobie wcześniej schowałem. Ona jest pomarańczowe, więc weźmiemy sobie naszego screena. Screen tutaj się pojawił, musimy go odpowiednio zeskalować, czyli warstwa, skaluj warstwę. I ustawiamy wysokość na 450, tutaj nic nie wpisujemy, ona się automatycznie ustawi szerokość. Przeskaluj, teraz przesuwamy to poniżej ramki i poniżej tego. Teraz klikamy na warstwę, która jest tutaj pomarańczowa u mnie. Klikamy kanał alfa na zaznaczenie, następnie przechodzimy tutaj, klikamy kopiuj, czyli ctrl c na klawiaturze. I następnie Ctrl V, czyli wklej. I stworzy nam się warstwa taka. Teraz możemy sobie skasować to. A to sobie na wszelki wypadek ukryjmy. To przesuńmy pod ramkę. Dobra, no już mamy nasz obraz. Teraz będziemy potrzebowali jakiegoś obrazka, tak jak ja miałem do tej pory obrazek. Tutaj mam swojego skina. Niestety, żeby zrobić takiego skina jak ja mam na miniaturkach, potrzebujecie doświadczenia w programie, który nazywa się Cinema 4D. Nawet ja go nie mam i mam od tego specjalne osoby, które robią mi skiny. Ale jest też alternatywa troszeczkę gorsza, wydaje mi się, ale też całkiem fajna, która jest programem Minecraft Skin Weaver. Link do tego programu, żeby sobie go pobrać, macie w opisie. To jest program, dzięki któremu możemy sobie podejrzeć skiny wszystkich ludzi. I też możemy go wykorzystać do grafiki. Wystarczy tutaj wpisać nick. Jeśli macie premium, jeśli nie macie premium, to po prostu plik ze swoim skinem przeciągacie na to, i wtedy załaduje się tutaj ten wasz skin. Jak widzicie, jest mój skin. Mogę sobie nim operować w dowolny sposób. Żebyście mieli bezbarwne tło, przezroczyste czy tło, czyli takie kwadraciki, jak tutaj macie, klikacie prawym przyciskiem myszy. Tło i wybieracie przezroczyste, bo inaczej nie będziecie mogli tego zrobić, co ja robię. No i wybieram sobie, nie wiem, taką pozycję mojego skina. Myślę, że będzie git, coś takiego. O. Teraz biorę prawym przyciskiem myszy, zapisz obraz jako na pulpit i wybieram sobie skin.png. Koniecznie png, żeby było przezroczyste tło. Zapisz. Mogę sobie to już zamknąć. Tutaj mamy naszego skina, przyciągamy go. Ok. Jest w porządku. Przesunę sobie go tutaj i dam go pod, wa pod warstwę z ramką, a nad warstwę z obrazkiem. Um, I jeszcze teraz wybierzemy sobie to, co schowaliśmy. Klikamy kanał alfa na zaznaczenie, następnie zaznaczenie odwróć, czyli ctrl i też można zrobić. Klikamy na skinie i klikamy klawisz delete na klawiaturze. W ten sposób oczyścimy sobie tutaj białe tło, które zostało. OK, i mamy idealnie dopasowany skin. Ja jeszcze mój skin robię w taki sposób, że duplikuję go. Następnie kolory, barwienie, jasność na minus 100. I tak samo jak wcześniej robimy filtry, rozmycie gaussa. I na 4 tym razem na 4. Duplikujemy kilka razy. OK, jeszcze raz. Dobra, i łączymy z tym skinem. I mamy już gotowego skina. Teraz przyszła pora na um, przyciemnienie po bokach ekranu. To znaczy, znowu przyda nam się nasza warstwa ta pomarańczowa, której nie skosowaliśmy, tylko ją ukryliśmy. Klikamy kanał alfa na zaznaczenie. Następnie zaznaczenie obramuj. Wybieramy sobie z 20 wystarczy. Tak, 20 powinno wystarczyć. I zamalowujemy to. Klikamy, wybieramy kolor czarny, pędzelek, jak sobie go zwiększę. I na tej warstwie, muszę ją najpierw pokazać, żeby była widoczna, czyli klikamy na to oko, które jest w okienku warstw. Zaznaczenie nic. Aha, jeśli nie macie tego okienka, który tutaj jest, to musicie wejść w okna, ostatnio zamknięte doki i tutaj będziecie mieli. Musicie kliknąć i ono się pojawi. No dużo osób ma z tym problem. I teraz klikamy na to warstwę, którą mamy tutaj. Klikamy kanał alfa na zaznaczenie. Następnie zaznaczenie odwróć. OK, i tu już nie ma znaczenia, teraz wybieramy to sobie narzędzie, klikamy na pomarańczowe i klikamy klawisz delete. Dobra, i teraz bierzemy to, filtry, rozmycie, gausa. Jeśli ktoś już ma doświadczenie z Gimp, w gimpie, to może sobie zrobić taki sam szablon jak ja mam. Rozmywamy sobie na poziomie 70, OK, i znowu robimy to co poprzednio, czyli wchodzimy na tą warstwę, kanał alfa na zaznaczenie, i bierzemy zaznaczenie odwróć i delete. OK. I mamy to takie przyciemnienie. Musimy to dać nad to, żeby nie przykrywało nam skina, tylko ten obrazek, który daliśmy w tle. I teraz przychodzi pora na napis. Żeby zrobić napis, to jest ramka, OK. Tworzymy nową warstwę. Następnie wybierze, wybierzemy sobie narzędzie, którym jest zaznaczenie prostokątne. I gdzieś tak. Tyle. No, coś takiego na tą długość. Robimy sobie zaznaczenie, następnie wypełnienie czarne i wypełniamy. Zaznaczenie nic. Ok. Teraz bawimy się kryciem tego, tego elementu, jakby nam tam się chciało. Gdzieś tyle sobie damy. Teraz musimy zrobić tekst. Mój tekst jest robiony czcionką, która nazywa się intro. Link do niej też będziecie mieli. Na razie można to zrobić tak na czarno. Napiszemy sobie tutaj jeden tekst. Na przykład Minecraft. Nie, poradnik. Poradnik. Wybieram sobie moją czcionkę intro. Wpisałem intro i jak widzicie, od razu mi znalazło intro. Powiększę sobie je odpowiednio, żeby była dobrze. Za duża, za duża, za duża. Myślę, że gdzieś tak 65 u mnie będzie pasowało. Jeśli u Was nie będzie pasowało, to sobie pokombinujcie oczywiście. Jak wam tam będzie dobrze. Dobrze, 66 u mnie pasuje. Wezmę sobie poradnik. Tutaj ustawię. Następnie tworzę nowy tekst. Miniaturka. Dobrze wpisałem to? Miniaturka napisa. Miniaturka. OK. I muszę to przesunąć niżej, żeby było pod tym. Tak jakoś elegancko, żeby było równo. Dobra. Dopasujemy sobie strzałkami na klawiaturze. To zawsze przesuwa jeden piksel. Ja sobie zawsze tak dopasowuję. Tylko, żeby przesuwać, musicie wziąć narzędzie jak to się nazywa przesunięcie kliknąć dokładnie na napis, żeby zniknęło wam ten przycisk wskazujący tylko to się pojawiło, kliknąć dokładnie na napis i dopiero wtedy możecie używać strzałek. Tak samo jest z innymi elementami, nie tylko z napisem. OK, ładnie to wyrównajmy. I teraz bierzemy element poradnik. Klikamy prawym przyciskiem myszy, kanał alfa na zaznaczenie. Żeby zrobić tak jak ja, to ja z tego co pamiętam, to miałem na, na górze, na górze miałem coś takiego, żeby coś takiego było to musicie mieć kolor czarny i biały wybrany. Jak tu klikniecie, to wybieracie czarny i tutaj klikniecie i wybieracie sobie biały. I teraz trzymając klawisz Control i używając narzędzia Gradient wypełniacie sobie w odpowiedni sposób ten napis. Tak, żeby był dobrze. Ja sobie jeszcze Control i Scrollem sobie przybliżę to. Kurczę, jak to ładnie wypełnić. O, to było jakoś tak u mnie. Dobra. Jeśli nie będzie Wam się udawało, to pokombinujcie, z czasem Wam przyjdzie wprawa. Teraz y, to samo robimy z drugim napisem, czyli miniaturka kanał alfa na znaczenie. Tylko ja miałem go złotego, więc wybierzemy sobie gradient złoty. Gradient złoty jest grany automatycznie do programu, więc nie będziecie mieli pro problemu, żeby go znaleźć. Ja od razu mi się dobrze ustawił. Zaznaczenie nic. Łączymy to, tak żeby było jednym elementem. I teraz duplikujemy sobie tą warstwę. Kolory, barwienie, jasność, minus 100. Teraz klikamy prędzyskiem myszy, doposuj wymiary warstwy do obrazu. I filtry, rozmycie, gausa na 4 musi być ustawione koniecznie. OK. Teraz duplikujemy to kilka razy. Duplikuj, połącz w dół, duplikuj, połącz w dół. Ja tak robię, żeby się wzmocniło. Chyba aż za dużo razy to zrobiłem. Tyle powinno wystarczyć. Ja żeby cofnąć to co zrobiłem klikam Ctrl Z przypominam. Dobra, i teraz łączymy to, czyli ten pasek czarny oraz napis razem ze sobą, czyli klikamy na napis i prawym przyciskiem myszy połącz w dół. Połączyliśmy te dwa elementy. Teraz bierzemy sobie narzędzie obrót i obracamy sobie tak, żeby było tak jak u mnie. Ja sobie obracam gdzieś w takim stopniu. Przesuwamy to odpowiednim narzędziem, przesunięcie chyba, tak, przesunięcie. Ja nie pamiętam do końca tych nazw. I umieszczamy ten napis pod skinem. Dobra, no i to by było na tyle. Miniaturka już jest gotowa. Klikamy plik, zapisz jako miniaturka.png, najlepsza jakość. Na pulpit zapisz, eksportuj, zapisz. Hmm. Przez przypadek kliknąłem na stację dysków i tak mi wyskoczyło to. Ok, zamykamy. <laughs> Teraz będzie mi ciągle wyskakiwać. No i miniaturka jest gotowa. Tak wygląda. To jest miniaturka do moich filmów, byliście bardzo ciekawi jakie się robi, więc macie poradnik. Jeśli chcecie, możecie robić sobie takie miniaturki, mi to nie przeszkadza na waszych filmach. Moim zdaniem wyglądają bardzo elegancko. Dobra, no więc ja już z wami żegnam. Jeśli wam się podobało, zostawcie lajka pod tym filmem. Zostawcie też jakiś ciekawy komentarz. No i jeśli interesuje Was gim, chociaż poradników nie robię zbyt dużo, to zajrzyjcie na mój kanał i zasubskrybujcie go, jeśli Wam się spodoba. No więc, ja się z żegnam. Do zobaczenia. Cześć.